cieśla. Cieśla zajmuje się przede wszystkim wykonywaniem deskowań, czyli form do konstrukcji żelbetowych i wykonywaniem konstrukcji drewnianych, rusztowań oraz obróbką materiałów drzewnych. Ciesielstwo to branża, która często jest mylona ze stolarstwem. Dzieje się tak, ponieważ w obu zawodach charakter pracy jest podobny, a wykorzystywanym materiałem budulcowym jest drewno. Cieśla zajmuje się wykonywaniem różnych konstrukcji drewnianych. Najpierw obrabia elementy składowe do nich, następnie na podstawie projektu buduje konstrukcję, na przykład drewniany szkielet dachu. Cieśla łączy elementy szkieletu dachu stosując złącza ciesielskie, tradycyjnie wykonywane bez użycia gwoździ. Może tworzyć też rusztowania, pomosty robocze oraz naprawiać i demontować konstrukcję. Drewno kształtuje się za pomocą maszyn i narzędzi elektrycznych. Do wyrównywania brzegów wykorzystuje się wyrówniarki, które wygładzają krawędzie za pomocą metody skrawania. Do wiercenia otworów w drewnie wykorzystuje się wiertarki słupowe, nazywane też stołowymi. Dzięki nim praca wykonywana przez cieśle jest bardziej precyzyjna. Innym narzędziem pomiarowym jest kątownik, który pozwala na dokładne zmierzenie kątów. Wykorzystuje się go razem z taśmą mierniczą. Dokonywanie pomiarów jest jedną z podstawowych czynności, jakie wykonuje cieśla. To bardzo ważny etap prac, ponieważ deski wykorzystywane do stawiania różnych konstrukcji muszą być do siebie idealnie dopasowane. Praca cieśli jest wymagająca i odpowiedzialna. Od efektów jego pracy zależy, czy dach będzie mocny i stabilny, a szalowania będą spełniały swoją rolę.